Cześć, oglądasz właśnie kanał Zarabiaj Na, gdzie przedstawiam różne metody na zarobek w internecie. A dzisiaj porozmawiamy o koronawirusie, a konkretnie o tym, jak można na nim zarabiać. Jeżeli interesuje Cię ten temat, to zasubskrybuj ten kanał, no i zaczynajmy. Dobra, przejdźmy do sedna. Jak właśnie ludzie zarabiają na koronawirusie? Pierwszym sposobem to są oczywiście maski. Wielu z Was pewnie o tym słyszało, a jeżeli nie, no to ja Wam właśnie teraz to przedstawiam. Maski, czyli coś, co można kupić za 10 groszy i teraz sprzedać za 50 groszy. No właśnie tak ludzie robią, sprzedają po 50 groszy, po 50 zł maski i mają bardzo dużą marżę. Jednakże Allegro, oczywiście to wszystko było na Allegro. Do tego jeszcze podpisywali tytuły, że to są maski niby tam uzdrawiające. Ale oczywiście teraz Allegro takiego czegoś zakazało, no i są tam pojedyncze aukcje po 8 zł. Poza maskę, co według mnie i tak jest dosyć dużo, bo normalnie ona kosztuje po złotówce maksymalnie, myślę, żeby się znalazło w jakimś sklepie. I właśnie słyszałem taką historię, nie wiem, ile jest z tym prawny, że ktoś tam 600 tysięcy zarobił właśnie w ten sposób na maskach. Nie wiem, nie wnikam w to, ale właśnie przedstawiam Wam metodę, czy sposób, jak ludzie właśnie na tym zarabiają. Drugim sposobem na właśnie zarabianie na koronawirusie to są media. Jakie media? Głównie te, które dają fake newsy. Fake newsy takie jak na przykład, że rozcieńczony rozpuszczalnik jest dobry na koronawirusa, co jest nieprawdą oczywiście, każdy chyba o tym wie. Wątpię, żeby ktoś się na to nabrał, no ale są osoby, które po prostu klikają w takie coś i oni na nich zarabiają, co jest w sumie takie no niefajne, bo robią ludzi, po prostu wprowadzają ludzi w błąd, co nie jest fajne. No ale no tak dzisiejszy świat wygląda, jest dużo fake newsów, dlatego takich właśnie tego typu newsów, różnych wiadomości na internecie nie przeglądam, bo wiem, że dużo jest w tym nieprawdy. Trzeci sposób, jak ludzie zarabiają na właśnie koronawirusie, jest taki, że tak samo jak maskami, to teraz też handlują właśnie różnymi właśnie detergentami, znaczy nie detergentami, ale środkami czystości, takie jak na przykład te różne żele antybakteryjne czy tego typu sprawy. Potrafią też być właśnie takie żele po 50 zł na Allegro, co też jest według mnie przesadą i ja bym na przykład takiego czegoś nie kupił, ale ci ludzie właśnie korzystają, ci co właśnie tak zarabiają, korzystają na właśnie panice wszystkich ludzi i na nich zarabiają. No cóż, no każdy kombinuje jak może, nie wiem czy to jest w jakiś sposób niemoralne, nieetyczne, no ale w każdym bądź razie takie coś istnieje. No i teraz tylko czekać na to, co jeszcze nowego wymyślą, żeby zarobić, bo jest teraz duży popyt na te maski i to wszystko, w sklepach brakuje produktów. Co jest według mnie sianiem paniki, tak jakby te drogie maski, bo to głównie kupują ludzie, którzy są bardzo w panice i w ogóle są wystraszeni bardzo. Moim zdaniem nie można się cały czas bać, bo to jest bez sensu żyć w strachu cały czas. Dlatego jeżeli wy mieliście kupować takie coś za takie pieniądze, to wam odradzam. Ja tutaj tylko przedstawiam, jakie są możliwości właśnie zarobku dzięki koronawirusowi. Oczywiście też różne firmy na tym tracą, na przykład hotele, no ale jak widać na właśnie ludzkiej właśnie panice też można zarabiać, widać właśnie, że niedługo na wszystkim będzie można zarabiać. Ja czekam, aż wymyślą sposób, jak zarabiać na spaniu, ale no chyba też słyszałem, że jest takie coś właśnie jak zawód, że tam to oczywiście nie w Polsce i tam jakieś pogłoski słyszałem, że są ludzie, którzy testują łóżka, śpiąc na nich i oni na tym zarabiają, po prostu lubią spać i to testują, także no ciekawe co jeszcze wymyślą. Dzisiaj przedstawiłem właśnie Wam trzy sposoby, jak ludzie zarabiają na koronawirusie. Jeżeli Wam się tego typu materiał spodobał, nie zapomnijcie o tym, żeby zasubskrybować ten kanał, no i dać jeszcze łapeczkę w górę, jeżeli jesteście tutaj właśnie nowi, żeby Was nie ominął żaden nowy film. No i dajcie znać, czy Wam się taka forma filmów podoba, że ja właśnie mówię do kamery, ponieważ za moją twarz mogliście widzieć tylko na live. A dzisiaj żadnego sposobu w internecie, żadnej stronki nie miałem, więc stwierdziłem, że wezmę aparat i nagram po prostu siebie. No i właśnie zobaczę, jak to się przyjmie. Jeżeli chcecie właśnie tego więcej tego typu materiałów, to podsyłajcie właśnie mi na dole w komentarzu jakieś pomysły na tego typu właśnie różne materiały, jak do Was mówię, o na jakiś temat.
Także co, ja się z wami żegnam, pamiętajcie o subskrypcji, no i co? Widzimy się w kolejnych filmach, cześć!